Siemaneczko wszystkim z tej strony Bubaszakal. Przedstawiam wam, można nazwać słonecznym samochodzikiem. Złożyliśmy sobie go w całość według instrukcji. Wystawiamy go na słońce, po prostu sam nam jedzie, tak? Zamierzam zrobić z tego jeszcze zdalnie sterowany model. Dokładnie czekam na moduł, pilot i anteny. No i trochę go zmodyfikujemy, żeby koła mu się z przodu skręcały, tak? No, takie coś na AliExpress można kupić za złotówkę. Mniej więcej to wygląda tak. Może lampę trochę. Mamy baterię słoneczną, silnik, kable, koła, płytkę. Wszystko gotowe do złożenia. I zaraz wam pokażę instrukcję. Oczywiście po chińsku wszystko napisane, więc lepiej czytać z obrazków. Mamy dokładnie poszczególnie, jak mamy złożyć taki modelik. Myślę, że dla młodych elektroników, którzy lubią składać takie rzeczy, to jest dobry początek. No i tak mniej więcej wygląda składanie takiego modelu. Mamy wszystko pokazane, jak to, gdzie przykręcić. Nie trzeba znać chińskiego, żeby bez problemu to złożyć. I rzeczywiście będzie wyglądał tak jak na obrazku. Czyli w ten sposób. Do zestawu mam dołączony zarąbisty śrubokręcik tej wielkości. Używałem tego. Nie chciało mi się wyciągać ze skrzynki profesjonalnych narzędzi, bo wystarczyło to, co dołączyli do zestawu. Zapasową śrubkę z nakrętką też w zestawie dołączyli. Ogólnie cały stos śrubek, żeby to poskładać. Jakiś chyba chiński kupon rabatowy, chociaż pewien nie jestem, ale chyba tak. No i mamy solarny model. Można go postawić na chodniku, jak jest słońce, to zacznie sam jechać. Silnik bardzo prosty. Bardzo proste działanie. Może tak przytrzymam. O. Dokładnie. Mam nadzieję, że dobrze widać. Bateria słoneczna tak wygląda. Jeszcze nie zdjąłem z niej folii. Tu mamy folię zabezpieczającą. Model można, mówię, takie coś można kupić za złotówkę do 2 zł na AliExpress. Poskręcać, zmodyfikować. No i sprzedać drożej. Można zrobić z tego zdalnie sterowany model, tak? Czy ja tu dodam sobie moduł zdalnego sterowania. Antenę, pilocik, no i ewentualnie miejsce na akumulatory. Gdzieś w tym miejscu zrobię miejsce na akumulatory, żeby bateria słoneczna ładowała akumulatory. Akumulatory będą po włączeniu przycisku napędzać silnik i będziemy sterować do przodu, do tyłu, a później zmodyfikujemy i będziemy tak zmodyfikować, żeby ten samochodzik mógł skręcać. Także cóż, piąteczka, pozdro, WB Szakal. I polecam takie edukacyjne zabawki do prostego montażu. Dla młodych majsterkowiczów i elektroników to na pewno będzie dobry początek. Także piona, do zobaczenia w kolejnym odcinku.